Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Droga do Grand Championa. Ja na start losuję auto. O, Takumi! W sumie nie graliśmy jeszcze Takumi na tym koncie. Na tym koncie na YouTubie, nieważne co ja gadam. A i w ogóle jak ktoś gra w Fantasy Premier League, to wbijajcie. Na Discordzie jest zaproszenie do naszego, do naszej ligi Fantasy Premier League. Tak jak zobaczyłem Zamika, to sobie teraz przypomniałem o tym. Na start ranka Champion 1 Divizja 4. Mamy mało czasu, wy to oglądacie już jak jest nowy sezon. Ja to nagrywam pod koniec, w ostatni dzień starego sezonu. Tak po prostu, żeby każdy odcinek był z pokazaną ranką, no. Dobra, na sam początek mamy w teamie Hezunio. Gramy na padzie do przewagi dwóch bramek. Jeżeli wygrywamy dwoma bramkami, to przechodzę na klawę. Bałem się, że Hezunio będzie miał 300 pingu, ale widzę, że to tylko na start tak pisało chyba. I zobaczymy, jak gdzie się będzie szło. Mam nadzieję, że będzie bez w top, przynajmniej w dużej ilości. Jako, że mamy czempiona, to też od razu przypomnę, że wszystkie zagrania odblokowane. Nie będę raczej latał na jakieś super wypasione aeriale, ale jakieś podstawowe to... Czemu nie, w sumie? Okej. Okay. Dobra, tutaj się cofamy, kopnięcie w Hezunia. Tylko po to, żeby ich zbejtować na freestyle i zaraz im zasadzić kontrę. To jest długoterminowy plan. Zobaczcie, on leci na strzał, co nic nie da i kontratak. Hezunia nadciąga, czuje podanie do prawej. Albo sobie leci też na freestyle, nie no, to jest lobby freestylerów. Championowi freestylerzy się objawiają tutaj. O kurde. Dobra, lepiej się podtrzymam z daleka od tego widowiska. Wiecie co, podlecę sobie. Bang, fake, nie no, dobra, dołączam do sekcji freestylerów. Może się skupimy na tym, żeby grać jakoś sensownie, a nie tak jak teraz graliśmy. Bramka stracona. I już przestaje frołować, już przestaje frołować. To zasadniczo Hezunio był troszeczkę za bardzo z tyłu, ale nie będę narzekał, bo to w sumie ja głupio zaatakowałem. Można powiedzieć, że to moja wina, bo... No bo w sumie tak, tak jest, tak trzeba to nazwać. Ale już ciśniemy na pełnej. Ja sobie kopnę, on powinien zagrać do lewej, dokładnie. Nie będę wyskakiwał, ale zagram do prawej, do Hezunia. On ma trochę miejsca i znowu leci na ściankę, ale z tego nie wnioskuję, że coś dobrego wyjdzie. Chociaż... Zapomniałem, że tutaj też ten... Wylewy w obranie są częste, natomiast teraz... Trochę 1v2 byłem zostawiony, Hezunio znowu się wraca po wszystkie boosty. Polecam, bo już widzę, że Hezunio pewnie nie zbiera dwunastek. Zaraz i że tak bardzo napierał. Tutaj ładny strzał, ale polecam, jak się wracasz, Hezunio, zrobić sobie nawyk, że przejeżdżasz po wszystkich dwunastkach. Bo będziesz dużo szybciej do piły zawsze. I nie będziesz musiał tak po krawędziach mapy jeździć, gdzie jesteś trochę poza pozycją. Po lewej, dobra. Myślę, co? Nie będziemy podawali wyjątkowo, tylko wykorzystamy to, że przeciwnik się wywalił. No, jak widzicie... Ja generalnie nienawidzę, jak przeciwnik się wywala na wznowieniu, bo zwykle to jeszcze mu wychodzi na dobre. Ale tutaj, jak mogliście zauważyć, poleciał tak bardzo do lewej, że w sumie nie mógł tego naprawić, więc lekkie dźwignięcie do boku i... Mamy bramę za friko. Tak, nie wiem, może też będę się starał trochę grać jak na głównym koncie. W sensie, no wiadomo, że tak troszeczkę, żeby potestować, jak duże są różnice. Tutaj znowu doprowadzenie do... No problem. Doprowadzenie do tego, że przeciw... O kurde, w momencie, gdzie, w miejscu, gdzie miałem shit, to... W sensie, co? Gdzie na głównym kącie mam shit na quick czasie, to tutaj mam no problem. Nie, na odwrót. No, ale... Ważne. Dobra, strzelmy bramę. Wejdzie? Nie, nie wejdzie. Tego zaatakujmy. Dobra, tutaj Hezunia kopnęliśmy, żeby się wracał szybciej. Strategiczna, drużynowa pomoc. Zobaczmy, czy mamy czas. Mamy czas, to sobie tu podjadę, kopnę piłkę tak tylko, żeby... Żeby zrobić zamieszanie. Dorzucimy do środka. To nie było potrzebne w sumie. Bezsensownie tak trochę wyleciałem, ale... Niech będzie. Przeciwnicy czuję, że oni podadzą piłkę po prostu. Dokładnie. Kopnijmy tam do narażnika, on się wywali. Wywali się? No tak. Pół na pół. Pół na pół prawie się wywalił. Hezunia trochę lepiej by było, jakby do narożnika zagrał zamiast do środka. Bo by nie mieli okazji strzeleckiej. Ja tutaj... Coś mi piłka spadła z dachu. W ogóle muszę zobaczyć, czy ja ustawienie mam dobre. Bo mam wrażenie, że tutaj mogę mieć inne czułości kontrolera niż na głównym końcu. Bo jakoś mi się dziwnie jeździ też. Ale to zaraz się sprawdzi. Okej. Okay. Przebijmy piłkę. Mamy tu trochę miejsca.
No, to nie powinienem lecieć, ale już trudno. Już trudno i znowu tracimy bramkę. Ja sprawdzę ustawienia. Nie no, generalnie są bardzo podobne do moich na głównym koncie. To nie wiem, to mi się wydawało. To mi się wydawało. Dobra, ciśniemy. Hezunio, nie wiem, czy nie ma lagów, bo strasznie pięknie go pokazuje. Znowu ze wznowienia gol. Dobra, znowu mając moje beznadziejne kick-offy bez speed flipa, ładujemy bramę. Dobra. Muszę sobie pozmieniać. O nie, jakieś osiągnięcie dostałem. Sor, far, far away. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, jak ktoś wie na czacie, to może napisać, ale pewnie nic ciekawego. Dobra, wyskoczę, żeby on tego nie strzelił. Nie mam boosta, ale... Oj, Hezunia, jak jesteś w takiej sytuacji, to się w bramce ustaw, będzie bezpieczniej. No jak się tam ustawiłeś, to miałeś strasznie ciężko do zainterweniowania. Okej. Dobra. Zobaczymy, czy wywali boomera. Oj nie, znowu strasznie dużo czasu, generalnie nie można tyle czasu w defensywie im zostawiać, bo oni nie są atakowani, oni są dopiero, nie blokujemy ich akcji, tylko dopiero staramy się bronić ich strzały. To jest już za późno po prostu, dużo lepiej nie dopuszczać do tego, żeby oddali strzał, niż potem próbować to bronić. Okej. Ja sobie wlecę. On to prawie obronił. Bardzo dobra próba ze strony przeciwnika. Fajnie to wyskoczył. Ja też jakoś super tego nie kontrolowałem, bo nie ukrywając, nie mam jakiejś gigantycznej kontroli grając Takumi. Ale wystarczyło. Dobra, tutaj po lewej. Spróbujmy podać na lewo do Hezunia. I się cofamy, bo czuję, że może polecieć bomba w naszą bramę. Dobra, ale na szczęście nie poleciała. I Hezunia leci! Kurde, freestyler. No. No nie no. Okej, tracimy kolejną bramę. Ale też takie wyskakiwanie na ścianę, jak się wracacie. Cofnijcie się za teammate'a, bo ja miałem dużo lepszą pozycję, żeby wywalić. A tak to zostałem trochę zblokowany, tak po prawdzie. Musiałem czekać w defensywie. Co potem nie niesie super konsekwencji. Dobra, nie strzelą. Dobra, Hezunio, atakuj na pełnej. Kopnę sobie piłę. Anto zagra w ziemię i teraz trzeba się chwilę skupić, naprawdę. No jest dogrywka i nie chcę tego przegrać. Przez chwilę poleci tryhard. Dobra. Hezunio raczej ma. Dobrze, do boku sobie zagra w miarę bezpiecznie. Ja tutaj asekuruję, żeby na pewno nie padła głupia brama. Tak jak padła u nich głupia brama. Niesamowite, że to wpadło. Zobaczmy to z bliska. Jak to się stało w ogóle? Taki strzał po ziemi. Aha. Dobra, nie będę wnikał. Po prostu ziomek zamiast sobie poczekać na długim słupku pojechał do przodu i potem próbował na wstecznym to nadrobić. Ale dobra, pierwsza wygrana jest. Nie jest źle. No i macie pozdrowienia od Hezunia. O, tutaj spocona łopatka na początku już pozdrawia Miłego, który ponoć to ogląda na 100%. Ja startuję kolejny meczyk. Spocona łopatka naszym kolejnym teammate'em, tak jak to już w sumie przed chwilą się dowiedzieliście. Spocona łopatka ma diamenta 3, więc trochę niższa ranga, ale mam nadzieję, że się obędzie bez problemów. Zobaczymy, jak sobie będzie radził na tle czempionów. Podajmy mu piłkę do lewej. Tutaj, no nie spodziewał się podania. Widać to było, że się nie spodziewał podania. Natomiast teraz ma piłkę, co z nim zrobi? Zagrywa sobie do boku, jeden przeciwnik minięty. Ja tutaj postanowiłem wpuścić smoka na mida. Czy to zaowocuje bramką? Nie wiem. Ale po prostu kopnijmy sobie piłkę tak, żeby go przybić. Sobie przyjmiemy, zagramy do boku i strzelamy na 1-0. Wygląda to na bardzo prostą akcję i w sumie takie było. Kluczem na początku po prostu przebiłem gościa do lewej, potem widziałem, że ten będzie się starał blokować bramkę, więc do prawej sobie zagraliśmy, no już był opening, ale stres jest, tutaj łopatka odczuwa stresik. Spocona łopatka, to przynajmniej nikt nie ma dobre. Dobra. Okej. Okay. Jak nie followujesz wznowienia, to daj znać, czy jakikolwiek koms. To już będzie bardzo duży plus, bo będę się spodziewał, że po prostu muszę blokować albo zagrywać na boczek wznowienie, bo tak to można łatwo stracić bramę. W sumie prawie straciliśmy za taką głupią sprawą. Tak po prostu brak komunikatu. Dlatego jak najwięcej informujcie teammate'a, chociaż na wznowieniach, no w sumie tylko na wznowieniach. To jest zawsze dużo czasu na to, żeby komuś napisać, co chcecie robić. Będzie gituwa.
Dobra, a zrobię pincha, albo dobra, nie. Przeciwnik zrobił pincha z łopatą. Ja sobie kopnę piłę. On to wybroni, czy się wleje? Trochę się wylał. Wkopię to w środek, zobaczyć jak to się zadziała. On kopnął w ścianę, czyli właściwie oddał piłkę łopatce, który bardzo fajnie to przewidział i się ustawił na dobrej pozycji. Znowu wylot, żeby mi oddać piłę. Jak nie macie presji przeciwnika, nie musicie go bitnąć, starajcie się trzymać na ziemi. Jak macie piłkę na ziemi, to macie pełną kontrolę. Jak wlecicie, to tak naprawdę oddajecie balę za friko. Tutaj strzał w przeciwnika. Oddajecie kontrolę nad piłką za friko. Ja to sobie podbiję tak tylko, żeby go zbejtować. Mamy boosta za friko. Widzę, że łopatka też go chciała, ale jakoś tak. Pokazujemy dominację w drużynie. Mogę mu w sumie zostawić. Okej, okay. Spróbuję go zniszczyć. On się nie będzie spodziewał. Nie spodziewał się, a ja go nie trafiłem, więc w sumie tak wyszło dwojako. Ale znowu łopatka tutaj ładnie się w obronie zachował i przejął piłę. Fajnie sobie łopatka radzi w obronie. Solidnie. Nie wiem, czy to po prostu jest defensywny gracz, ale naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Tego zioma nie ma, tego znowu spróbujemy po prostu zblokować. Jakby łopatka był trochę bardziej z przodu naszykowany, to była pusta bramka, ale wygrywamy, więc defensywne zagranie jest jak najbardziej uzasadnione. Tu sobie wezmę, zagramy na bezpiecznie do boczku. Łopatka nie powinien być tam, gdzie jest. A, został zdemowany, więc w sumie chyba dobrze nawet. Bo przynajmniej się cofnie. No i oni spanikowali, wylecieli w dwójkę. Ja tylko jechałem przy piłce. W sumie ten wyskoczył, ten będąc drugi wyskoczył, no i w sumie tak se polatali. Tak se polatali. Dobra. Fizz zagrywa. No, zetniemy trochę do środka. Tu złapię piłkę, podbiję nad tym. On albo to obroni, albo się wyleje. Dobra, wylał się i spocona. Dobra, łopatka to dobija, więc bardzo fajnie wyszło znowu. Strasznie atakują na raz, ale to także widać. Fake challenge są wskazane mimo wszystko, żeby zbaitować uderzenie przeciwnika i jednocześnie się trochę ustawić. Bo oni to naprawdę latają na pałę strasznie. O, spocona mi napisał, że będzie po prawej. Mi się nie udało podać, ale przynajmniej piła przyjęta. Dobra, możesz wyjechać. Okej, okay, ładnie. Zdodżował demo, jakbyście się zastanowili, czemu tak dziwnie podskoczył, to po prostu bał się, że zostanie zniszczony i to ładnie sobie podskoczył na wszelki wypadek. Nie przeskoczył piłki, więc to też plus. Ja sobie znowu zagram na bezpiecznie do rogu. Tu nie wyskakuje, po prostu. O, on wyskoczył. A ten znowu leci, strasznie latają na raz. Tak się nie gra generalnie, znowu double commit z ich strony. Tutaj wystarczy, że się cofniemy. Blokujemy i łopata może będzie pierwszy. Ja jeszcze kopnę tego Nissana, żeby kupić czas naszej drużynie. Łopata ładnie zaatakował. Ci lecą, naprawdę. To jest duo? Tak, to są teammates. A zauważcie, że przez cały mecz oni latają na każdą piłkę tak na raz. Tak randomowo, turbo. Nie ma ani jednej piłki, chyba nie było, żeby sfejkowali, że polecą, albo zdefensywni zagrali. Oni to na pełnej grają, nie pierdzielą się w boju. Na wszystko lecą, wszystko kopią. Dang. No poza tym, co nie trafią. Śmieszny ten meczek, taki. Pewnie się potem zastanawiają, czemu nie mogą awansować, ale to jak wy macie podobny. O, zwierzęta, dobrze napisane, ale jak wy macie podobny styl gry, to polecam go trochę zmodyfikować. Takie latanie nic nie wniesie na dłuższą metę, poza tym, że będziecie meczyki przegrywali. Dobra, znowu zagramy sobie do boczku. Mecz już wygrany właściwie, więc luzik. Ale nie, no bardzo fajnie, przede wszystkim defensywnie grał spocona łopatka. W obronie nie latał na raz i tyle właściwie wystarcza. Myślę, że niedługo wbije czempiona, bo wystarczy jakiś solidniejszy teammate i tutaj rotacja go doprowadzi do wyższej rangi. My w międzyczasie wbijamy diamenta, co? Czempiona 2, więc jest idealnie. Dobra, kolejne spotkanie, mecz numer 3. Tutaj w międzyczasie teraz zauważyłem, że nie wyłączyłem wyzwań streamowych. To od razu powiem, że będę zwracał punkty, bo w trakcie nagrywania tego odcinka nie robimy wyzwań, tak po prostu. Teraz sobie też zdałem sprawę, że chyba w poprzednim meczu wygrywaliśmy 2-0.
Tak mi się kojarzy i nie przeszedłem na klawiaturę, bo zapomniałem zwyczajnie, ale teraz to będziemy nadrabiali. Dobra, wracając do spotkania, kolejny mecz tutaj, trzykrotny zwycięzca turnieju na czempionie, w teamie Squeezy, zwycięzca na diamencie. Potrzebuje przyspieszenia, ładnie to wywalił i teraz jest pusta bramka, czy zdąży strzelić, czy jednak nie? Dobra, troszeczkę, dużo czasu na to zeszło, ja się cofnę jakby uderzył w bramę. Squeezy tutaj fajnie atakuje, ta piłka się odbije mniej więcej tutaj. A kopnę tak po prostu, może zadziała. Dokładnie, to teraz już nie zapominam i przechodzę na klawę. Dwie bramki przewagi, to będzie klawa pykana. Może nawet spróbuję zrobić ten freestyle na odcinku, bo tutaj dostałem wezwanie od czatu, żeby zrobić freestyle na klawiaturze na odcinku. Freestyle nie zrobię, ale powiedzmy, że jak jakiś aerial siądzie, to se zaliczę. To wtedy bym nie musiał punktów zwracać. O, tego nie będę zaliczał, ale to już było na klawie, widzowie. To już było na klawie. Jak coś lepszego strzelę, to może da radę. Ale lecimy na pełnej. Na razie się dobrze meczek zapowiada. Mighty boy. Okej, okay, dysku z jego. Podlecę, YOLO. Wiesz co, ja sobie zaliczę ten freestyle, ja to na klawie strzeliłem. Serio się nie spodziewałem, jak wylatywałem, że to ma szansę zadziałać. To było niesamowicie drewniane. No chyba mój najlepszy gol na klawiaturze. No co ja to będę ściemniał? To się nazywa szybki progres. Nawet nie wiem, jakie mam klawisze do R-rolla. To znaczy wiem, jaki mam zwykły R-roll, ale tych takich bocznych nie mam zbindowanych, a tego nie używałem. Nie no, koksuwa. Nie spodziewałem się. Serio, będzie trzeba mainować klawę. No jak widzicie, to jest wyższa sfera umiejętności. Jeszcze teraz strzelam, niesamowite. Świetne podanie. Ej, co? Widzicie, że pad się nie rusza. Ja naprawdę mam na klawie cisnę, aż śmiesznie to wychodzi. Że tak ich rozjeżdżamy. Przypomnę, że mamy z 10 godzin max na klawie. Mniej nawet mam niż 10 godzin rozegranych na klawie łącznie. O tak. Więc polecam oglądać poradniczki, bo to może szybko pomóc, wiedza w grze. Niesamowite, jak to się zaczyna. Dobra, Squeezy to pewnie wybije. Dokładnie, mamy pustą bramkę. Czy uda się strzelić? Uda się strzelić, ale ich rozwalamy. Kurde, czempiona dwa już mamy i dalej klawiatura ich rozwala. I to tak mosiężnie. I się poddali. Dobra, zagramy jeszcze jeden meczek, bo ten był turbo krótki. Kolejne spotkanie. O nie, ja na klawie jestem, dobra. To pierwsza akcja do momentu zmiany będzie na klawie. Tak się zasiedziałem. Ale tutaj Squeezy ładuje bramę zaraz. O kurde. Dobra, taki fake. Ja się cofam na tej klawiaturze. Dostaliśmy demo, ale to dobrze, bo przynajmniej możemy na napada wejść i ich porozwalać trochę. Będą mieli karmę za to, że zniszczyli. Aktywowali demona tak naprawdę. Karta pułapka. Rozwalili przeciwnika. I wskrzeszą moce. O, od razu działa, nie do obrony uderzenie. Niesamowite. Pierwszy strzał już gol. No zobaczcie, no nie do obrony. Strzeliłem prosto w środek. A oni to jakoś niesamowicie dziwnie spinczowali. Niesamowicie dziwnie to spinczowali. Squeezy to ma, to ja sobie będę followował. Troszeczkę sobie zagrali oni do boku, ale... A to jest kolejny protip. Jak widzicie, że w przeciwnej drużynie ktoś nie followuje, tylko jedzie na przykład po lewej stronie, to możecie nawet przegrać wznowienie, ale w drugą stronę. W sensie, jak goście followuje po lewej, jedzie z lewej strony od przeciwnika, to wy zagrajcie do prawej i wtedy już nie będą mieli kontroli. To ich wywoli, czy coś takiego. No. No także to też jest bardzo fajna porada, żeby tak kontrować wznowienia przeciwników. Ja to sobie polecę, bo widzę, że oni pajacują. Fungi ładnie wleciał, ładnie to obronił, naprawdę ładnie. Nie spodziewałem się nawet. Nawet się nie spodziewałem, że on to wyjmie. Tutaj. Dobra, przyjęcie i kopnijmy. Tak, taki strzał, żeby każdy czempion był w stanie to wykonać. Ja już przechodzę na klawiaturę z powrotem. Powiedzmy, że na chwilę zdezaktywowali kartę pułapki. Ale na klawiaturze też bym był w stanie w sumie taki strzał oddać. No to jest totalna podstawa, ale takie totalne podstawy są najważniejsze w rokecie tak naprawdę. Żeby soczyście uderzyć, teraz we wznowienie nie trafili, więc już w ogóle 3 do 0. No i lecimy z nimi. Nawet nie zrobił flipa, jakim... A nie, to nasz, dobra. To tamten się wywalił, nie wiem czy speed flipa próbował.
czy coś takiego, ale... O, Zamik zaprasza do Premier League, do Fantasy Premier League. Nie wiem, kiedy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie już się to zaczęło, ale na naszym serwerze Discord generalnie zrobiliśmy naszą ligę w Fantasy Premier League. Jak ktoś gra, to jeszcze może dołączyć, sobie wbić. Ale niesamowite, jak dzisiaj łatwo idzie. Jest Champion 2, a w sumie na klawie sobie popykamy. Ale też bardzo fajnie Squeezy w sumie z nami popyka. Nie było żadnego double commita, ani razu nie cisnął z nami równo do piły, na który nie powinien. W sumie zastanawiające, jak to się stało, że Squeezy tak sobie radzi na razie. Bang, wywalamy piłę. I się cofnę. On podleciał do tego niepotrzebnie, oddając piłkę Squeezy'emu. Squeezy, no tutaj akurat taki wylot. Wszyscy na serwerze w sumie poza nami wylecieli. A za bardzo to nikt tam nie powinien wylecieć. A ja sobie na spokojnie odbiję piłkę od ścianki i strzelam na 5 do 0. No widzicie, jaka to jest głupota. Tutaj trafiłem w piłkę w powietrzu, potrafię robić fajne akcje, ale... taki totalny... No ale widzicie, jak łatwo poszło. No nie można powiedzieć, że nie. Mamy od razu dywizję drugą. Elegancko. Kolejny teammate Hejtak, ostatni mecz w odcinku. Zobaczymy, jak pójdzie. Też Hejtak ma czempiona jeden z tego, co sprawdzałem. Czemu ja na klawie jestem? Dobra, znowu się zapomniałem. Dobra, chwytamy pada. Będzie lepiej. Tutaj blokujemy. Hejtak wylatuje. Jakby to leciał w bramę, to w sumie miałoby szansę wejść przy lekkim wlewie. Przeciwnik tak to właściwie dośrodkowują. Dobra, Hejtak do tego zawraca? Dobra, zawraca, ale podał prosto w enemy. Też czasami to jest rada generalnie na całym obszarze boiska, ale głównie się to tyczy przy strzałach. Jeżeli widzicie, że gdzieś jest przeciwnik, że na pewno zablokuje, to lepiej kopnąć obok niego w ścianę boczną i po prostu go ominąć, niż kopać z nadzieją, że Anusz jakimś cudem padnie brama, Anusz go minie. No po prostu tak jest bezpiecznie, jest to skuteczniejsze, bo zaraz będziecie mieli jednego defensora mniej, nie? On ten wylatuje. On dając piłę za Friko. Ja sobie spróbuję to skontrolować. Zbierzmy tego boosta. Dobra, zebraliśmy my. Spróbujmy zrobić wrzutkę. Aj, przyblokowali, ale kopnę znowu za jego plecy. To jest mój jedyny cel, pokonanie przeciwnika. Zagranie mu za plecy, żeby nie mógł szybko skontrolować piły. Już jest git wtedy. No i to tak samo się to tyczy w środku boiska. Jeżeli widzicie, że na przykład ktoś jedzie w jakimś kierunku, to zagrajcie w innym. Możecie zagrać jakoś nawet teoretycznie w gorsze miejsce na mapie, ale przynajmniej on będzie musiał do tego podjechać, cofnąć się i takie tam. Dobra, flikujemy. Flikujemy, hej, tak nadjeżdża znowu. Ja to sobie znowu do lewej kopny, nie waliłem w bramkę, tylko do boku, żeby go ominąć. To jest, myślę, że bardzo fajna rada to generalnie. O, i podajemy do Hejtaka, który niestety nie zdążył, ale był na pozycji. Powiedzmy, że następnym razem już się będzie bardziej spodziewał. Znowu wylew przeciwników i Hejtak zdobywa punkt. Także 1 do 0. Fajnie idzie, no. Ale to jest taka dzisiejsza rada. To jest taka rada z dzisiaj, która chyba zwykle zapominam o niej mówić, a jest naprawdę mega dobra. Jest naprawdę mega dobra rada, żeby po prostu zagrywać niewygodne piłki przeciwnikom tylko po to, żeby ich minąć. A nie o zawsze, za wszelką cenę uderzać w kierunku bramki. Dobra, przeciwnik się wywala. Ja to kopnę, bo jest pusta brama praktycznie. O, wybili. Cofnę się, nie będę atakował tej piłki, bo jest tam Hejtak. On niech sobie nadjeżdża. Znowu sobie tutaj czekam. Kopnę piłkę po prostu im niewygodną, żeby się potencjalnie wywalili. Bo tak to i tak mi oddał piłkę i wyskoczył przynajmniej. Dajemy kolejną wrzutę. O, dobra, jeszcze raz możemy dać wrzutę. O, tym razem on sobie zeskoczył, ale to znowu wywali się na suficie i mamy pustą bramkę. Ładny strzał Hejtaka. No takie baitowanie przeciwników, to też jest mega dobre. Teoretycznie głupie kopnięcie w sufit, nic nie dające, a w rzeczywistości on po to poleciał, wywalił się i mamy pustą bramę, bo drugi też nie wiedział, co się dzieje. Teraz taktyczne przejście na klawę. No i takim czymś wbijecie rangę. Grand Championa na spokojnie. Dobra. Wykopanet. Hejtak wylatuje. Okej, ja mam tą piłę, zagram do prawej. Nie chciałem tak mocarnie, chciałem tak, żeby Hejtak mógł to przyjąć, ale... powiedzmy, że trochę drewnem zalatuje. I to czuć. To jest znowu double commit przeciwników. Ani ten chciał mnie zniszczyć. Ale lecą podwojenie do piłki, przez co
nie mają do kogo dośrodkować, łatwo ich skontrować i takie tam. Okej, okay, hej, tak nadjeżdża. Zobaczymy, fliczek, bardzo fajny, no i prawie wystarczył, obrali tym razem przeciwnik akurat. Ale ja sobie znowu kopnę, byleby on nie zablokował, dzięki czemu będzie groźna sytuacja. Mogłem to nawet w bramę trafić takim lekkim podcinkom. Pewnie piekło. Dobra, piłka jest odlepiona od ściany, to... Zostawmy hejtakowi, ja nie będę brał piłki do środka, hejtak był lepiej ustawiony, mógł ją bezpiecznie wywalić. Tutaj znowu piłka się odbije, to ją zostawię. Dobra, przejmij hejtak. Niech ją weźmie, przeciwnik się dał nabrać. Hejtak już nadlatuje. O, ten wyskoczy jak kupek. Ja tutaj sobie polecę, żeby zblokować potencjalny strzał, bo hejtak i tak był już zratowany. Ja tu mogę poczekać w bramie. Nic się nie dzieje takiego. Oj, dobra, dzieje się. Generalnie nie potrzebowałem prejumpować tego uderzenia. Zaufałem im, że kopną boomera z przyzwyczajenia. No ale był to słaby strzał, jakbym był na ziemi, to bym prawdopodobnie go dał, jeszcze miał szansę obronić. To przyzwyczajenie z głównego kąta, bo tam jak się gra już, powiedzmy, w okolicach Supersonika najwyższej rangi, to każdy wali boomera z każdej pozycji. I tam już nie można sobie tyle czasu zostawiać czasami. No to do tego dojdziecie. Tutaj można jak najbardziej. W ogóle czemu ja gram na klawie, jak była tylko jedna brama przewagi? Wracamy na pada, bo zaczyna być ciężko. Byłem tutaj zostawiony sam na dwóch przez chwilę. Nie wiem, jak do tego doszło, bo zacząłem gadać zamiast się skupić na grze. Ale dobra, zobaczymy, co teraz będzie. I tak do wznowienia, ładnie wygrał. On się nie wywalił, o dziwo. Oj, dobra. Proszę, nie w bramę, ale by było, jakby teraz na 3-2 strzelili. Okej, okay, hej, tak fajnie tego nie wywalił. Kontroluję sobie piłkę. Teraz już bardziej wywalił. Ale żyjemy. Może to nawet wleci zaraz. Dobra, nie wleci. Wiecie co, kopnę w kierunku bramy. A nóż to by wlazło. Jedziemy do wznowienia. Zagram jakoś bezpiecznie tym razem. No tak by wypadało, dokładnie. Tutaj tak napisał też, że był po prawej, to znaczy, że był, że będzie. Oni wylecieli w dwójkę, więc mamy potencjalnie świetną okazję zaraz do strzelenia. Sobie zblokuję. Hej, tak, proszę, traf. Dobra, trafił. Okej. Okay. Sobie cofniemy na długi słupek, żeby było bezpiecznie, a nie wylatują w dwójkę. Nie, tutaj musi być szybki challenge. Przez to, jak jest taka sytuacja, jeżeli jest ktoś z tyłu, od razu lećcie na typa. Jak już spada z sufitu, atakujecie tą piłkę, przestraszcie go przynajmniej, to ten drugi w bramce będzie miał dużo łatwiej to potem obronić, bo tak? Ja byłem w zasadzie tak jakbym nie miał teammate'a. Prawie nawet byśmy stracili przez tą bramkę, przez chwilę się naprawdę przestraszyłem, że on to jakoś mocno uderzy i będzie stracona brama. Bo nie było właśnie challenge'a, nie możecie zostawiać dużo czasu przeciwnikom w obronie, bo to zawsze zabija. No i tutaj są też pozdrowienia od hejtaka dla Leśnego i Bruza. Dobra, jeszcze tutaj pokazuję oczywiście na zakończenie odcinka statystyki. I Kasper RL pozdrawia cały czat na odcinku. Dobra, tutaj macie statystyki. Ja się z wami żegnam, oczywiście zachęcam do zostawienia suba, łapki, elo.